Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku 43 z Let's Play Minecraft. Jest ze mną zwycięzca konkursu na parkour, Freeze. Siemano. Jest ze mną Nazgul i jesteśmy tutaj. W tym miejscu jest to rozgałęzienie, powiedzmy, moich tuneli. Dobra, możecie się ruszyć. I oficjalnie przy zakończeniu konkursu mianuję to miejsce tunele... Freeza. Nie. Ale imienia świętej pamięci Krezeusza. J.J. Jokera. Dobra, może być. Nazgul. Nie wiem, czy tak się pisze, J.J. Jokera. O mój Boże, jaki fail. Weź, goni mnie, goni mnie. Jezus Maria, przestańcie się gonić. A. I tak, JJ Joker. Źle napisałem? Nie wiem, chyba. Jockera. Nie, dobrze chyba napisałeś, dobrze. No, już się bałem. Dobra, w każdym razie, od razu niwelując wszystkie pogłoski na temat Nazgula. Nazgul to nie jest żaden gracz, zobaczcie. To jest Freeze, Matolio, Matolio, Matolito. Cokolwiek! A to jestem ja, Refius, to jestem ja, to jestem ja, to jestem ja. To, tak. Ej, palę się. Przestańcie bić, to Nazgul jest jakimś dziwnym bugiem i on nie siedzi ze mną na Skype'ie. Nie siedzi z nami, prawda? Aha, ja mam odpowiedzieć, tak? Tak, pytam tak, się tak, nie siedzi. Dobrze, myślałem, że on napisze coś. Nazgul to jest po prostu bug w tej grze. Jezu, się zesrał. Chodź stąd. Zesrał się na środku. Tak, chodź stąd. Jeszcze tak. Klepaj w tę ziemię. Dobra. Klepaj w tę ziemię. Dobra. Jako, że wygrałeś konkurs, jesteś tu honorowym, powiedzmy, uczestnikiem. Masz, yes. Tak. Czapeczkę sobie sam ubiorę, tobie nie dam. Masz jeszcze set taki. Nie bij mnie Nazgul, bo ci ja zaraz zacznę bić. Masz tu jeszcze to i to. Wszystko diaksowe, czuję się pro. No. Fajna czapeczka. Dzięki, mama mi kupiła. Da, Nazgul ci chyba kupił. Nazgul to jest moja mama. Okej. Bez rozkmin. W ostatnim odcinku, jak już wspominałem, będziemy się zajmować dzisiaj farmą melonów. W ogóle to sobie strzelę Times at Night. Dlatego, że dziwne bugi są ze światłem w dzień, przez chmury i takie inne. Nie rozkminiam do końca czemu, ale tak jest. Więc tak, w ostatnim odcinku Super Simple Minecraft Timelapse nie baw się światłem, odłóż swoją dźwignię, no. Czekaj, odpalę to. Mamy się zajmować dzisiaj farmą melonów. Więc tak, tutaj mamy trochę pistonów. Przerabiam to na sticky pistony. Jeszcze mam chyba pół skrzyni steinbali, więc jest całkiem nieźle. Kolejna sprawa to jest taka. Wiem, widzę, możesz pisać na tablicę, widzę blaki napis. Tak. Tutaj chodź tutaj. Idę. Nie bój się go, wygląda dziwnie przerażająco. Oczy mu ledwo wystają spod hełmu, ale jest spoko. Wygrał konkurs. Należy mu się tu być. Właśnie. Więc weź trochę stafu z tych skrzyń. Weź to gówno. Jakie spiny. Weź redstone'a trochę stąd. Jezus, przestańcie się rzucać tym. Ile chcesz? Weź trochę redstone'a i chodź. Dobra, wezmę dwa staki redstone'a. Jeszcze weź pół płytki i takie... Stąbryki? Tak. Okej. I możesz jeszcze na zgód biec do magazynu, szukać drewna, bo tu już go nie ma i... Lada. Nie. I później porobimy pochodnie. Dobra, teraz chodź ze mną. Lecę. Pewno tego gówna jest jego, weź. No, będzie dobry nawóz, do farmy może przejdzie. A, właśnie. Jeszcze... Jeszcze taka drobna zmiana. Ta farma działa dość przyzwoicie. Tutaj tyle mam zbiorów tego, z tym, że... O, jeszcze miałem ci dać stach chlebków twoich. O, tu masz. Stach chlebków. Nazgul, oddawaj mu jego chleby! Zrobię z ciebie. No, oddawaj. Oddawaj. No, śmiało. No daj.
Daj mu wszystkie. Czemu ten chleb skacze? Nazgul go zaczarował. Jaki chleb? Co to jest? Chleb mutant. Uciekaj, uciekaj. Głupę, że nie chodzi. Dobra. Nazgul, ty zboczeńcy, nad chleb się z tobą podnieca. Jezus Maria, przestańcie, chłopaki. Nazgul, proszę. Chłopaki, ludzie na to patrzą. No właśnie, dzieci nas oglądają. Nazgul. Dzieci nas oglądają. Wiem, właśnie. Gdzie mierz. Zrobię z ciebie baraninę i kebab będzie z ciebie. Chcesz? No nie okay. Chowaj się teraz, bo taka prawda. Dobra, tutaj, jak to się nazywa te kurcze lejki? Nie helmety, czekaj. Jak to się nazywa? Pistony. Ja wiem, czekaj, coś na chy chyba. Czekaj, na chy, zaraz. Hopery. Na chy, hopery. No, okay. Więc tutaj podmieniłem to na hopery i teraz lepiej się to przekazuje do skrzyni. Fajnie pokażemy to wygląda to? I szybciej. Nie, dlatego, że dopiero farma jeszcze nie wyrosła. Na koniec odcinka to pokażemy. Tutaj mamy nasionka. To jest kilka razy zebrana farma. Już zrobiłem 2 staki chlebów z tego, więc całkiem nieźle. Fu. I jeszcze między odcinkami byłem w jaskiniach, gdzie zginąłem w lawie. I w ogóle między odcinkami byłem w neterze, ekspiłem sobie na kwarcu. Widzieliście kawałek tego w Simple Timelapse. Dobra. Dobra, jestem. Gdzie jesteś, bo bawiłem się chlebem. W farmie melonów. Widzę, jestem. Okej, okay, dlatego Nazgul, przyniosłeś drewno, tak jak prosiłem. Czy nie przyniosłeś drewna? O, właśnie, widzowie muszą dać nową nazwę dla tej farmy, a dla tamtej farmy została wybrana jednogłośnym głosowaniem na automatyczna farma... Nie. Automatyczności. Automatyczność... głupia nazwa. Już zaraz wam powiem. A Nazgul, biegnij po drewno, szybko. Szybko. Go, go, power. Dużo run, drewna. Nazgul, run. Run, Nazgul, run. Automatyczne zboże... Automatyczne zboże automatyczności. Super nazwa. Potrzebny jest nam na bardzo, bardzo dużo redstone'owych pochodni, więc... To będzie mało. Potrzebny nam będzie staków parę pewnie drewna. Znaczy stak przynajmniej drewna, więc biegnij po stak drewna. Dobra. Teraz tak. Na filmiku widzieliście, jak kupiłem to jedno pomieszczenie. Później oczywiście uładniłem je stone'em, bo lubię jak jest... Freeze. Miło. Jak jest estetycznie. Później jeszcze dokupiłem jedno pomieszczenie, gdzie tu będą dynie. Podmieniłem to wszystko tutaj na DRD i tak dalej, to w ogóle będzie zaraz zobaczycie mechanizm. I tu jest całe pomieszczenie na mechanizm. Też jest estetyczne, bo nie lubię jak jest coś nieestetycznego. Dlatego wykopałem tutaj 3 klocki wysokości i tak wygląda nie całe pomieszczenie mechanizmu. Ale to jeszcze nie jest skończone, tu jest drabinka, żeby wyjść. I o tu właśnie, są. gdzie to jest? O widzę, dobra, spoko, idę już. I tu są trapdory. Dasz radę wyjść, mam nadzieję. Tak. No i tu są trapdory. Po pierwsze, co robimy? To robimy dużo patyków. Nie mam tego drewna, więc sorry. Dobra, ale chodzi o... mnie nie poczęstował. No to powinien. Chodzi o to, że musimy... Jezus Maria, no przestań rozrzucać wszędzie to coś. Nieważne. Gunwo. Właśnie, musimy zrobić tak, dużo redstone'owych pochodni. Ja mam redstone też? Tak, chcę redstone i chcę mniej gówna. Fu, to będzie na później. Masz pochodnie i rozstawiaj je na tych podestach. Tutaj wiesz jak to ma być. Chyba. Średnio. Naprawdę? Pokaż jedną. Na tych podestach wszędzie... Wszędzie na tych mają być pochodnie, tak? Dokładnie w ten sposób, aha, dokładnie spoko. Tak. No, weź to na zgól. No i tak mają być wszędzie pochodnie. Daj trochę redstone'a, bo nie mogę robić pochodni. Dzięki. Okej, okay, ja robię po drugiej stronie. Dobra. Już będę ogarniał, jak to się robi. Coś na zgól pisze. Nazgul też możesz pomagać, jeżeli chcesz. Zbugowane owce. Zbugowane owce. Okej. Okay. Masz trochę jeszcze pochodni, bo nie mam? Właśnie, dlatego potrzebujemy drewna, który miał Nazgul przynieść i dać.
Nie te pochodnie! Czerwone pochodnie! Nazgul! Oh my god! O, jest drewno. Poszło. Ale dużo. Nazgul, dobra, starczy. Nie rzucaj deskami. Deska też człowiek. Dobra, trzymaj. Zabraknie nam pewnie pistonów na wszystkie na farmę. Ale... Masz badyla. Jestem twoim pasiastym kolegą, chodź tu. Nie bij mnie. Weź, czekaj. Masz redstone? O, właśnie, przypomniałem sobie. Z racji, że jesteśmy na serwerze, mamy coś takiego jak backpack. Więc możemy tu stakować rzeczy, trzymać je, więc ja na razie to, co mi nie jest potrzebne, na przykład 5 wiaderek, które mi zapychają backpack, wsadzę sobie tam. Okej. Teraz jeszcze jest sprawa taka, że drewno. Drewno ma w backpacku. Okej. I musimy do końca to zakleić tym pochodniami. Wszystkie te... Masz... Masz to? Jezus to... Maria! Stak! Stak, cały stak! Nazgul nie bije. To ja ci uderzyłem, sorry. Dobra. Możesz mi dać trochę jeszcze redstone'a. Nie mam już, tam ci wszyscy cały redstone. Okej, okay, czyli Nazgul, biegnij po redstone! Wziąłem 2 staki, więc... Okej. Okay. Było wziąć wszystkie, bo tu zejdzie wszystko. Tak. Raczej. Dawaj na zgól, leć szybko. Bądź szybko. Świnią. Znaczy, bądź szybkomowcą. Bądź naszym murzynkiem. Czarny jesteś, to możesz być murzynem. Dobra, to ja szybko polecę, bo jak na zgół się ruszy, to... Nie umiem wyjść. Seriously? Idź za mną. Tam masz drabinkę. W stronę światła. I w stronę światła, właśnie. Dobra, zostaniesz tu na wieki. Zrobiłem z ciebie kebab. Nie wiem, czy dobrze idę, ale mam nadzieję, że tak. O, dobrze idę. No. Coś poza tym chcesz? Poza... Redstone? Nie. Dużo redstone'a chcę. Dobra, wezmę chyba 8 staków. I dźwignie chyba tam są. Dźwignie? Tak. Nie, jest tylko kobel. Nie będziesz kebabem. Pierdolimy ci całości razem z tą wełną. O, mam 5 tych. Na mięso! Mięso! Na skórę. Owczyzna! Owczyzna! Chodź, chodź, póki się nie skapnął, że tylko żartuję. Trzymaj redstone. Okej. Oh my god. Co to kurde jest? Dobra, trzeba do końca to wszystko tutaj uzbroić. Chyba nam zabraknie pistonów, dlatego że było pistonów tyle, żeby było na jedną farmę, a później wpadłem na pomysł tej farmy jeszcze z dniami i dlatego nie starczy raczej. Tak samo... Nie, Ripterów raczej wystarczy, a... Nie rzucaj mnie! Czy zjem? Okej, okay. Teraz masz tak. Chodź tu do mnie. Idę. O, kurde, Nazgul! I znów piszę. Masz 2 staki Ripterów i ustawię przed każdą pochodnią, tylko uważaj, żeby nie były czasem opóźnione. Okej. Okay. Nie, tutaj. Zacznij od miejsca, od tamtej farmy. W sensie, od początku. Okay. Wiesz, tu gdzie jest przerwa, się kończy jedna farma. I chcę, żeby jedna była na pewno działająca. Bo nie wiem, czy starczy rzeczy na 2. Bo się przygotowałem, ale jednak... była zmiana planu w ostatnim momencie, bo miałem nagrywać ten odcinek wcześniej, ale z racji niedostępności moich kompanów, a w gruncie rzeczy nieobecności Freeza, zacząłem kopać sobie i wykopałem następne pomieszczenie. Ale pisałem do ciebie. No wiem, ale trochę później, niż ja to widziałem. No dobra, ale ja to kupiłem dzisiaj rano. Dobra.
bo z nas takie barany, że zrobi z nas baraninę Nazgul. Okej. Okay. Sam jesteś baranem, łowco ty jedna. Jesteś baranem, powiedzieć do owcy. Władca pierścionków. Ta. To jest właśnie Nazgul? To jest imię wzięte z Władcy Pierścieni, tam byli właśnie Nazgul. Właśnie? Serio? Tam byli Nazgule, to była taka, powiedzmy, jedna z ras takich trupów, co jeździli sobie na koniach. Nie jestem takim wielkim fanem Władcy. Nie kojarzysz gości, którzy jeździli na koniach takich czarnych? Czarne konie mieli, no musisz kojarzyć. Nie, nie wiem. Mieli czarne konie! Dużo osób ma czarne konie. Murzyni też. Murzyni mają czarne konie. Są rasist. I co teraz dajemy ten recną w środek tego, tak? Nie, jeszcze nie. Teraz chodź ze mną na górę i ustawimy sobie pistony najpierw. Dobra. Backpack, potrzebnym jest to. I masz 1,5 staka pistonów i ustawiaj. Okej. Okay. Nazgul, nie podchodź tak, bo ja mu chcę przekazać czasem jakieś rzeczy. Ty to jest, ty jesteś złodziejem po prostu. No, to ty kradniesz. Zaraz, Nazgul, tu mamy takie fajne miejsce dla ciebie, chodź. Chodź ze mną. Fak, co się stało? Co to? O lol. Nazgul to... O sorry, chyba ci uderzyłem. Nie uderzyłeś mnie, ale Nazgul byłaś. Chodź. Chodź ze mną. Chodź tu. Uważaj, bo tam jest dziura. Uważaj. Na razie. Przyjdziemy tu jutro. Sram na ciebie, Nazgul. Jakim cudem, kurno? Jakim cudem? Ja nie mogę, jak on coś pisze. Dobra. Dobra, masz te pistony? No. Musimy to ustawiać. My cię nie zjemy, jeżeli będziesz grzeczny. Pisz sobie tabliczkę, my ją później przeczytamy, spokojnie. Nazgul, ty wyglądasz bardziej jak kret niż owca. To jest owca z tytanową łapą zagłady. Miał dobrego mistrza, u mnie się szkolił. Właśnie, chciałem wam, mówiłem, ale nie skończyłem. Między odcinkami byłem w jaskiniach i bardzo dużo surowców zdobyłem, dzięki backpackowi mniej więcej. Odejdź. Ale nie tylko w sensie dzięki backpackowi, ale tylko też dzięki Kilofowi, który sobie enchantowałem za to, że byłem w Netherze. A jeszcze na dodatek, oprócz tego, że byłem w jaskiniach, to jeszcze zdążyłem w jaskiniach zginąć. To bardzo fajna sprawa jest. Nie jest, tylko tak mówię, że jest tak. Sarkazm. Ups, sorry. Oh, fuck shit, co? O, jaki błąd zrobiliśmy delikatny, zapomniałem powiedzieć. Właśnie, te podesty są za długie trochę względem farmy, dlatego że one są przystosowane jeszcze, że tu będziemy kładli kiedyś, że tu będą... Mam niszczyć ile? Hopery, cztery. Cztery ostatnie. Tu będą okay. Kiedyś hopery, dlatego... taki błąd delikatny, no. Ale przydadzą się te pochodnie, na pewno. Zrobi się z nich repeatery albo coś innego. Cały odcinek będzie polegał na budowaniu, nie? No, w sensie zaraz troszeczkę przyspieszę, w jednym momencie to ci powiem. Od którego momentu będzie przyspieszenie. Jak będziemy po prostu zaraz wrócę do kładzenia pistonów, to wtedy będę... No spoko. Proszę, powiedz, że to nie jest kupa. Jezu, ile tego rzucił. O, kwiatek, pięknie. Dziękuję, Nazgul. Biję ci pokłony, moja owcy zagłady, terrorysto wszechświata, Chucky Bum Bum. Dobre imię dla terrorysty, Chucky Bum Bum. O mój Boże. Dobra, teraz myślę, że jak zabiję sobie tego Endermana, który tu się czai, frajer. A kiedy masz w ogóle enchant tutaj? Co? A kiedy masz enchant na zbroi? Protection 3, Protection 2 i Protection 1. Feather Falling, a na chyba nic nie mam. Gdzie jest ten zasrany Enderman? Gdzie on jest? Dobra. Mniejsza o to. Myślę, że teraz będzie przyspieszenie.
Okej, jesteśmy. Skończyliśmy mniej więcej budować tutaj kawałek. Wypełniliśmy do końca, musieliśmy troszkę dokraftować rzeczy, jak zapewne widzieliście na przyspieszonym tempie. Teraz jeszcze chciałbym tutaj w tym miejscu zrobić nieskończone źródełko z tych wiaderek, co miałem. Okej. Jest nieskończone źródełko, bo ja mam na shaderach. Przestańcie, Jezus, fu! To obrzydliwe! Chodź. Freeze, chodź. Jestem. Freeze. Masz dwa wiaderka, tam jest nieskończone źródełko wody, prawda? Bo ja nie jestem pewien, bo mam shadery. No, jest. Dobra, więc w każdym tutaj u góry... Chodź, nie wiem, czy to jest najrozsądniejsze, że ten... Ale w każdym tutaj... Trzeba zrobić wodę. Czy woda będzie nawadniała, jeżeli będzie... Tak. Płynąca? Mhm. Bo to nawadnie na 8 kratek. W sensie... Okej. Więc to będzie szybki proces w miarę, jeżeli coś się nadgul. Żyjesz w ogóle? Jak uciekłeś? Dobra. Masz, wypachnie cię kwiatkiem. Okej. Nazgul się cieszy. Dobra, owca to jest. Czasami denerwuje, ale muszę być. I patrz, powiedziałem, że jest fajna owca, a już zaczął mi bić. No to jest gówno. Weź, nie. No owcy, ale to jest gówno. Ale to jest świnia. Owca, jesteś świnia. Owca, jesteś świnią. Ty owca. Okej, skończyłem jedną stronę na wadę. A powiedz coś ci szczerze? No. Że... A nie, dobra, niech ci będzie, już nie będę tego majstrować. No co? Bo niepotrzebnie dawałeś tak, bo patrz, to ta woda może nawadniać tak o, równo. Tak na, już tak by odnawadniała, tak o, 8 kratek. No, okej, może, nie wiem, nie jestem pewny. No dobra, nieważne. Masz dirta? Nie masz dirta. Nie, tam. To ja skoczę i przyniosę. Mhm. Masz haczkę? Co? Haczka też się musi przydać. Co? Haczka też się przyda przecież. Haczka? W sensie, mówisz o motyce? No. Okej, haczka. Spoko, nowe słowo. Dokończ nawadnianie. Tam jest. Tam, no. Okay. To chyba jeden bieg będzie cię kosztowało. Teraz wezmę dirta i trzeba będzie wszędzie tutaj dirta położyć. Tak, i od razu jak położymy dirta, to... Odgłosy bojowe są spoko. Możesz ich używać. Widzisz? Podnosi morale. Idziemy na wojnę. Okej. Czekaj. Nie, za mało tego wziąłem. Zdecydowanie za mało. Co tu jeszcze może być? Wiaderko. To i to zostawię. To mi się przyda. To mi się przyda. Okej, czyli jeszcze wezmę dwa staki. Kurde, muszę jeszcze mieć po jedno wiaderko wody, nie chce mi się. No dobra. Go, Power Ranger. Nazgul, co ty tu kombinujesz, moja droga owca? Pezofil. Please mnie obrażać. Nie obraża cię, po prostu wyglądasz jak kupa, to nie twoja wina. Wybacz. To jest komplement dla owca. Dobra, nawodniłem wszystko. Odejdź. Więc chodź tu, masz ten i na pistony kładź. Dobrze. Dobrze, he. Aha, dobra, na tej stronie będę robił. Co za obsa? A ty ogarnąłeś to już, żeby ta woda nie wylewała się? Co? Na sadzonki? No mniej więcej. W sensie, że mam nadzieję, że to będzie działało. Okej. Wiesz, tamten mechanizm będziemy robić, w sensie zmywający, w następnym odcinku. W tym tylko przygotujemy i zasadzimy sadzonki. Ja też będę? No, czemu nie? Pomożesz mi. Słyszycie? Dobry układ, nie? Wygrać ten konkurs, wystąpić w dwóch odcinkach.
Ja już nie myślałem, że jestem w jednym odcinku, dopiero to był. No to miło. Nazgul, świnio. No widzę, że się obrażasz. Możesz się obrażać i strzelać fochy gdzie indziej. Chodź, cię odprowadzę. My tu jesteśmy prawdziwymi mężczyznami. Tu się fochów nie strzela. Może najwyżej... Tylko baba strzela fochy. Albo jeżeli jesteś w więzieniu. Pozdro dla komatych. Powiedziałbym fajną wam ciekawostkę, ale nie chcę, to takie trochę głupie. Fajna ciekawostka, ale trochę głupie. No nie no, a słyszałeś o tym, że kiedyś w więzieniu, że jak ktoś miał opuszczone spodnie... Tak, wiem, opuszczone spodnie to był znak dlatego, że ktoś ma ochotę, żeby ktoś spenetrował jego jaskinię z długim kilofem. Jego cave systemy. Okej. Teraz tak, masz... Chciał dziuple. Tak. Nie jestem pewien, jak my to zrobimy. W sensie, musimy to w każdym razie tak. Nie mam haczki. Nie masz haczki. Ja nie mam jak ci jej zrobić, dlatego musisz chwilę poczekać. To czekaj, to ja mogę skoczyć po żelazo. Nie masz sensu robić następnej. Weź ten, weź melony i obsadzaj. Masz. No, sorry, że tak mało, czekaj, backpack. I dobra, i my to już zrobimy w timelapsie. Masz, przerób to na ten zboże, więc zaczynamy. Dobra, jesteśmy, mamy to obsadzone, teraz się tu Freeze zajmuje tym, żeby to działało tak jak trzeba, czyli rozmnaża to u góry, a ja się zajmę mechanizmem na dole, żeby to się wsuwało, wysuwało, żeby działało tak jak powinno. Z racji, że strony będą działały w ogóle tak niezależnie, więc tutaj zrobimy dziurę. O nie, to musiało boleć. Tu zrobimy dziurę. I tu zrobimy dziurę. I tutaj będą wajchy. Co tu się dzieje dookoła? Jezus święty. Okej. Gdzie Nazgul? Nie wiem, boję się sprawdzać. Nazgul, jeśli nas słyszysz. I tutaj będą wajchy. Wziąłeś wajchy ze skrzyni? Mam tylko 5. No to właśnie, to mi daj. Trzymaj. Bo tutaj będą 2 potrzebne i tam 2, więc się zużyje 4. Ta strona będzie odpowiadała za te tutaj bloki i ta za te tutaj. Więc myślę, że to się uda. Dobra, posadziłem jak najwięcej mogłem. Okej, jest git. Więc dobra, zaczynamy robić mechanizm. Thank you.
Hej, jesteśmy już? Ale to było chyba tyle w tym odcinku. Jest Nazgul, przybiegł właśnie do nas. Ale bardzo długo się przyciągnęły nam prace i nie zdążymy dokończyć farmy. No, Nazgul się na nas obraził. Więc odcinek trwa dość długo jak na odcinek taki. Nie wiem, chyba trochę część timelapsa wytnę, bo mieliśmy drobne problemy z naszymi po prostu failami w budowie mechanizmu. Mam nadzieję, że tego nie zauważycie. Kolejna sprawa jest taka, że pewnie jutro albo pojutrze pojawi się następny odcinek, gdzie będziemy kończyć tą farmę. Też mam nadzieję, że z Freezem. Nie wiem, kiedy się wyrobimy z tym. Może troszkę podkończę mechanizm, albo rozsadzę melony na drugą stronę, ale w każdym razie na pewno nie skończę tego bez was. Mam nadzieję, że też się uda nam tutaj, jak widzicie. Czekajcie, o, tak ładnie, to jest taki vlogowy bardzo styl. Tutaj te dynie uda się rozsadzić i podłączyć mechanizm. Dobrze, Nazgul, dzięki za obejrzenie wam wszystkim i do usłyszenia, zobaczenia następnym razem. Ciao! Cześć. Tu-tu-ru-ru-tu, tu-tu-ru-ru-tu.